Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie od 7 lat organizuje konkurs literacki Powiew Weny. Co roku odbywa się pod innym hasłem. Tegoroczną ideą konkursu było motto „Żeglowanie jest koniecznością”. Jury wybierało pracę spośród 55 zgłoszeń w dwóch kategoriach gatunkowych – poezji i prozy. Każda z nich dzieliła się również na dwie kategorie wiekowe – młodzież oraz dorośli. W tym roku mamy o 11 prac więcej aniżeli w zeszłym roku. Z roku na rok rośnie też ranga konkursu, czego dowodem jest chociażby zainteresowanie poza granicami powiatu wejherowskiego. W tegorocznym gronie laureatów znaleźli się nie tylko mieszkańcy Wejherowa i okolic, ale też Kwidzynia, Pruszcza Gdańskiego, Chwaszczyna i Miastka. Wzrasta też poziom nadesłanych prac. Prace były bardzo dobrze napisane, poprawnie, niezależnie od wartości artystycznych, to należy właśnie podkreślić tą poprawność językową, poprawność stylistyczną, także się bardzo dobrze czytało. W gronie młodzieży w kategorii proza zwyciężył Aleksander Nowak z Rozpędzin, zaś w poezji pierwsze miejsce przyznano Michalinie Tańskiej z Wejherowa. Wśród dorosłych laureatem w poezji został Albert Duzinkiewicz z Kwidzynia, zaś w prozie Lesław Furmaga z Gniewina. Nagrodę ufundował prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.